Cześć, siemano, z tej strony Max. To nasz trzeci odcinek z gry Hitman Absolution. Czekałaś. Na co? Nadal masz szansę. To zadanie dla skalpela, nie młota. Czemu to zrobiłaś? Nie pozwól, żeby stała się. Wiesz, dziewczyny, uciekaj. Nie mogę już brać w tym udziału. Obiecałem Dajanie, że będę cię chronił. Może jest ciszej. Tak. Hotel Terminus. Pokój 899. Terminus. Termin. Termit. No więc pogadałem z ptaszkami, ziomek, i w odpowiedzi wyćwierkały mi imię. Blake Dexter. VIP przemysłu zbrojeniowego, który najwyraźniej mocno zainteresował się dziewczyną. Dexter mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszcza. Niemniej, człowiek o twoich umiejętnościach i zasobach powinien się tam z łatwością dostać. Powodzenia. Powodzenia. Tu jest zejście. Nie pamiętam, bo dawno już to robiłem to. No, tędy też jak wcześniej grałem, przychodziłem. Chowamy klucz francuski. Śpi, chłopcze. Okej. Chwyć. Szybko chowamy. Czy pozbywamy się? No to chowamy. Kigo. Coś to. Jezu. Straszyłem, że już coś zrobiłem. Czemu te kable tutaj to prowadzą? A, to. Znaleziono ciało. Nikomu możesz nie powiedzieć. Kurde. Skąd on się wziął? Okej. Okay. O, też mogę z niego przebranie wziąć. Ale musiał go boleć, jak on przecinał ten kot kreskowy. Ciekawe, ile kosztował. A, bo tutaj to przecież u góry jest. W ogóle zapomniałam. Nie znacie mnie. Wyglądam jak jego wujek. Może jestem twoim wujkiem? Pomyśl o tym. Co za Krystyna mi się patrzy. Ha. Och, nikt się nie dowie, że ja jadę, to jest półnormalne. Hmm.
Dobra, jedziemy. Szybko nam poszło. Cóż, w dół. Poprosić o kawę ciastko, ale skoro już o tym wspomniałeś. Pierdol się. Dobra robota, 47. W górę jadę windo sobie. Zbliża się już do Lego Windar 2. Ósme piętro będzie całkowicie odcięte przez osiłku, który miałeś już okazję spotkać. Blake Dexter ceni sobie prywatność i wkradnięcie się do pokoju 899 nie będzie łatwym zadaniem. Co gorsza, Dextera pilnuje kawał potężnego ochroniarza, który nie jest, powtarzam, nie jest przyjaźnie nastawiony do intruzów. Powinieneś raczej wysiąść na niższym piętrze i poszukać dyskretniejszej drogi wejścia, ale kurde. No, coś to. Takiemu profesjonaliście. Co się stało? Kurde. Już masz rozkminione, co? Dobra, dawaj. Okej. Dzień dobry, panowie. Wyglądacie jak ci z dołu. Nikt nie zarzuci spokoju pana Dextera bez naszego pozwolenia. Dobrze. I bez incydentu. Nie! Weźmiemy punkt kontrolny, bo ona nas zauważyła. W ogóle zapomniałam. Okej. Odcinki będą po 10 minut. Żeby się szybciej wrzucały. Zamknięte. Nikt nie zakłóci spokoju pana Dextera bez naszego pozwolenia. Dobrze. Cieszę się. Wszystko ma pójść tak gładko, jak się da. Żadnego picia, bujek, ani wzykania w pokoju. Hej, jak się masz? Się masz? No cześć. No, załatwiłem. Ja sobie robisz, co ci wziąłeś? Chcę wieharować, bo chcesz obejrzeć walkę? No wyręcz, kolega. Nie, się denerwujesz. Jaki kurwa. Cześć, jesteś tu nowy? Tak. Nie znam się. Kobietą. Nie znamy się. A tędy to asy to typy. Ostatni cwaniak, który mu poszkakiwał, wylądował na wózku inwalidzki, tak? Już zaczął ten wielki Meksykaniec poczuje krew, to nie ma zmiłuj. Kawać zdrowo, dobra, to ja i tak stawna pasjonka. Wychodzimy. Stawaj, nie kryj się. Nikt cię nie zauważył. Nic w tym mamy. Yeah. Oby szare zagrożenie. Mówię ci, kompletny bałagan. Jeden z gorszych, jakie widziałam. Przynajmniej. Fa. Wiesz sobie, że facet użył klucza francuskiego? Nie. Tu sobie też nie wyobrażę. Siadaj do szafy. No chodź się przy tym, no chodź. Kurde. Jaki typek. Nie było żadnego cudowodu, co wy gadacie. Jezus. Kłamię tylko. Dobra, to by było. Skończymy w tym miejscu. I zaraz zaczynam nagrywać drugą część. Cześć.